Władcy Anglii. Dzisiaj Henryk I Beuklerk. Henryk urodził się niedługo po bitwie pod Hastings pomiędzy 1068 a 1069 w Anglii. Chłopak za młodu jak i nie za młodu, uczył się bardzo dobrze. Nawet jego przydomek oznacza człowiek biegły w czytaniu i pisaniu, więc był wykształcony odpowiednio. Szacunek się należy zdecydowanie, bo wtedy to szukać władcy piśmiennego to jak szukać będących w zgodzie kiwiców resowi i stali. Sam król Henryk mawiał, że niepiśmienny władca to jak osioł na tronie. Jego ojciec zmarł, jak ten miał 16 lub 17 lat. Ojciec Henryka zmarł po upadku z konia, więc bardzo niefortunnie. Czy ojciec zostawił coś synkowi po śmierci? Owszem, i to każdemu z trzech po kolei. Normandię w spadku otrzymał najstarszy Robert, Anglię Wilhelm, a Henryk dostał 5000 funtów srebra, aby kupić sobie jakieś ziemie. Ponoć sam musiał się o te 5000 srebra opominać, bo pognał do skarbca i kazał sobie odliczyć należności. A potem kombinował, jak wydrzeć braciom ich ziemię. Ale bracia, nieugięci i nie lubiący najmłodszego brata zawarli sojusz przeciwko niemu, ustalili, że w razie śmierci któregoś z nich, trąprzem przejmie któryś z nich byle nie Henryk. Pewien kronikarz spisał, że ojciec Henryka na łożu śmierci powiedział tak: Ty w swoim czasie obejmiesz wszystkie posiadłości, które podzieliłem, i przewyższysz obu swoich braci, w bogactwie i potędze. W tysiącetnym roku zmarł mu brat Wilhelm. Ponoć Henryk kazał go zabić. Dlaczego tronu nie przejął najstarszy brat? Bo w czasie, kiedy mógłby ten tron y, przejąć, wracał z wyprawy krzyżowej. A poza tym tamtejsi baronowie woleli Henryka, więc ten został 5 sierpnia tysiącetnego roku koronowany na króla. Henio słynął z tego, że po tym jak najprawdopodobniej zlecił zamordowanie brata. Panicznie bał się królobójstwa i miewał sny, w których to zostawał w nocy zabijany. Mimo wszystko był podobno świetnym władcą, ale potrafił być podły. Brata Wilhelma zabił. A co ze starszym? Tego też zabił? Tego nie zabił, ale najechał go i wsadził do aresztu na 28 lat. Henryk bardzo cenił sobie lojalność. W 1090 roku jakiś człowiek złożył przysięgę wierności jego bratu Robertowi, ale złamał przysięgę. W końcu Mógł go za to wynagrodzić, chociażby po to, żeby wkurzyć brata, który był jego największym wrogiem, ale zrobił inaczej. Zepchnął zdrajcę z wieży zamku. Mimo, że Henryk za życia nigdy się nie obżerał, to zmarł od zjedzenia za dużo minóg. Otruł się i zmarł. Zapamiętano go jako dobrego władcę.